Marcin Hagmajer, Narodowa Akademia Informacyjna. Witam Państwa serdecznie. Chciałem odnieść się do ataku na człowieka, który już się nie może bronić, bo od kilku miesięcy niestety nie ma go wśród nas. Mowa o świętej pamięci redaktorze Ryszardzie Gontarzu, a którego zaatakowano pod pretekstem ataku na osobę byłej marszałek Sejmu pani Małgorzaty Kiwdawy-Błońskiej. W materiale głównego wydania Wiadomości TVP z 8 marca bieżącego 2018 roku zaatakowano osobę pana Ryszarda Gontarza jako funkcjonariusza UB i SB oraz autora nagonki antysemickiej w 1968 roku. W domyśle bezdusznego UBK i SBK. Otóż chciałem odpowiedzieć na ten obskurantyzm prymitywizm funkcjonariuszy dziennikarstwa TVP, bo tak trzeba nazwać Kingę Bednarek i Bartłomieja Graczaka, którzy dopuścili się tej perfidnej manipulacji. Otóż pan Ryszard Gontarz, jako kilkunastoletni chłopak, chciałem tu się posiłkować artykułem, przedrukiem artykułu z Myśli Polskiej z 17 września 2017 roku autorstwa Krzysztofa Wojciechowskiego. Kilkunastoletni młody wówczas Ryszard Gontarz wstąpił rzeczywiście do UB, ale za namową przyjaciela zamordowanego ojca pana Ryszarda Gontarza, oficera batalionów chłopskich i Armii Krajowej, który powiedział do pana Ryszarda: jeśli nie my, Polacy, to ten aparat obejmą sowieccy Żydzi. I pan Ryszard Gontarz, mając tragiczną sytuację materialną, wstąpił do UB, ale zaraz potem został uwięziony i oskarżony o zatajenie kontaktów z Armią Krajową i nazwanie mordercami funkcjonariuszy więzienia na Lubelskim Zamku. No, proszę Państwa, jak bezduszny funkcjonariusz UB miał przestrzegać przed mordercami z Lubelskiego Zamku? Przecież to jest sprzeczność sama w sobie. Otóż chciałem powiedzieć, że taka manipulacja polegająca na dezinformacji dysymulacyjnej, czyli zatajaniu, zmyślaniu dezinformacji symulacyjnej i obskurantyzmie informacyjnym tych propagandystów telewizji reżimowej pokazuje na kierunek, w jakim idą obecne media. Otóż atakuje się bohaterów, którzy w 1968, jak pan Ryszard Gontarz, nie dopuścili do powrotu do władzy zbrodniarzy stalinowskich, czyli tych, o których mówił jako mordercach na Lubelskim Zamku. I atakuje się tych ludzi, którzy dali tamę powrotowi do władzy tych zbrodniarzy żydowskich, a jednocześnie przedstawia się tych zbrodniarzy jako tych, którzy chcieli walczyć o demokrację. Wskazuje to na powiązania obecnych mediów, i tych publicznych, i tych prywatnych, z ośrodkami władzy wrogimi Polsce, nie tylko syjonistycznymi, amerykańskimi, ale także niemieckimi. Ja wspomnę, że pan Bartłomiej Graczak przyszedł do TVP z TV Republika, której naczelny pan Tomasz Sakiewicz oficjalnie przyjął medal od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która od 2014 roku, ówczesny szef tej struktury był powiązany z panem Witalijem Kliczką, obywatelem RFN. Można powiedzieć, że medal został pośrednio przyjęty i na pewno z inspiracji BND. Pan naczelny, można powiedzieć, dyrektor TVP, szef telewizji, o tak to go nazwijmy, pan Jacek Kurski, atakując swego czasu Donalda Tuska, jego dziadkiem z Wehrmachtu, pokazał, że również jest niemieckim kanałem wpływu. Otóż gdyby pan Donald Tusk był, jak przedstawiano go, niemieckim kanałem wpływu, to by mu nie wypomniano
dziadka Wehrmachtu, pokazując materiały z archiwów berlińskich, bo tak się nie pali swojego agenta, tak się pali agenta przeciwników. Tym samym pan Jacek Kurski pokazał, że może być niemieckim agentem wpływu. Więc atak na pana Ryszarda Gontarza, dla mnie bohatera i człowieka niezłomnego, żołnierza niezłomnego, tak naprawdę to tacy ludzie jak pan Ryszard Gontarz byli żołnierzami niezłomnymi. A dowodem tego jest to, że nigdy nie dorobił się emerytury, bo za swoją heroiczną, propolską i bezkompromisową postawę miał zakaz publikacji, był na niego zapis cenzorski i nawet w 2000 roku, jak wydał rewelacyjną książkę Rewolta Marcowa, musiał ją publikować pod pseudonimem Jerzy Brochocki. Taki to był funkcjonariusz UB i SB, przedstawiany przez propagandystów reżimowych. Otóż, jak mawiał świętej pamięci docent Kozecki, inny wielki Polak, wściekły ryk naszych oponentów jest najlepszym przykładem słuszności naszego postępowania. I taki atak małych propagandystów z TVP, Kingi Biednarek i Bartłomieja Graczaka na pana Ryszarda Gontarza jest dowodem jego wielkości i heroizmu. Pan Ryszard Gontarz może spoczywać w spokoju i w świadomości, że dobrze wykonał swoją pracę dla narodu i dla Polski. I my, jego uczniowie, jesteśmy zobowiązani bronić jego dobrego imienia. Robimy to i będziemy to zawsze robić. Panie Ryszardzie, pośmiertnie jestem panu wdzięczny za wszystko to, co mi pan przekazał i czego mnie pan nauczył. Rewanżuję się panu, broniąc pana przed atakami żurnalistycznych hien. Dziękuję.